Słuchajcie, nie ma dnia, żebym nie dostał zapytania: Arek, co sądzisz o sytuacji na Ukrainie? Bez kitu mam dziesiątki takich wiadomości. Bardzo mnie cieszy, że moje zdanie kogoś interesuje i chcą wysyłać tego. Ogólnie nie mieszam się w sprawy polityczne, no ale okej, jak tyle tego dostaję, to odpowiem. Słuchajcie, no ja już dwa dni temu dodałem post, w którym napisałem, że 22 lutego 2002 roku to ciekawa data na raz po III wojny światowej. Wcale nie zrobiłem tego prześmiewczo. Zobaczcie teraz, co się tam dzieje. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie też, co się dzieje w Tajwanie na przykład. Jest mega napięta sytuacja Tajwan-Chiny. Według mnie to, jak teraz zareaguje świat na to, co się dzieje na Ukrainie, jakie podejmą działania wobec Rosji, nie tylko jakieś tam sankcje i pierdoły, tylko to muszą być konkretne i zdecydowane działania. Jeżeli takich działań nie będzie, Chiny zobaczą, że cały świat ma wyjebane, pójdą w ślady Rosji i napadną na Tajwan. Słuchajcie, ogólnie Tajwan jest mega strategicznym punktem. Stamtąd pochodzi większość światowej produkcji mikrokontrolerów, chipów i procesorów. Przez to, co się tam dzieje, no oficjalnie mówią, że to wina pandemii i że są opóźnienia w produkcji, to przez to na przykład są opóźnienia w produkcji samochodów, opóźnienia w produkcji iPhone'ów czy innej elektroniki. Tego brakuje właśnie przez to, co się dzieje na Tajwanie. Tam wybuchnie w ogóle jakiś konflikt i to się tam będzie działo, no to cała gospodarka światowa na tym ucierpi. Historia lubi się powtarzać, więc wystarczy popatrzeć troszeczkę wstecz, jak to wyglądało, a jak wygląda teraz. Słuchajcie, kryzys gospodarczy spowodowany koronawirusem, największa inflacja w Polsce, jaka w ogóle była, ja nie wiem, czy przed II wojną światową taka była. Tutaj teraz agresja Rosji na Ukrainę, to są takie zapalniki. Ja mam nadzieję, że tak się nie stanie, że nie będzie kolejnej wojny globalnej, ale wszystko zależy teraz od tego, jak świat zareaguje na to, co się dzieje w Rosji. Jeżeli zrobią tylko jakieś sankcje i zabronią im jakieś tam rzeczy, a podejmą konkretnych i zdecydowanych działań, to groźba kolejnej wojny czy tam globalnego jakiegoś zamieszania jest realna. Przynajmniej tak mi się wydaje. To jest moje skromne zdanie, ja się tym nie znam, ale pytaliście mnie o moje zdanie, więc odpowiadam. Czekam na wasze odpowiedzi, czekam na wasze wiadomości, co wy o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, może się ze mną nie zgadzacie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o nałożenie sankcji, no to myślicie, zdawała sprawę, jakie sankcje może świat na nim nałożyć? Na pewno sobie zdawała sprawę. Oni tam mają mądrych ludzi, oni wiedzieli dokładnie, jak świat na to może zareagować i mają na to wyjebane. Słuchajcie, a najbardziej śmieszy mnie coś takiego, jak większość właśnie przywódców światowych potępia te działania oficjalnie, pisma, potępiamy działanie Rosji. No to wyobraźcie sobie sytuację, że wasz najlepszy przyjaciel, wasz ziomek leży na ziemi, ktoś inny go napierdala cały czas, a wy mówicie tak: potępiam twoje działanie, zaprzestań agresji, co ty mówisz, człowieku, i zaraz zabiję twojego ziomka. Tak to wygląda.